Czeskom dodał opcję rozegrania partii z Martinem na ślepo. Rozegranie partii na równym materiale nie byłoby jakimś wyzwaniem, więc spróbuję delikwenta rozłożyć samym hetmanem. Figury są dodane w postprodukcji, żebyś widział, co się dzieje. Dobra, więc zacznijmy od czegokolwiek. No musimy poczekać, aż Martin będzie podwalał jakieś głupoty. Dobra, on zagrał pionem na G5. No to cóż, no kasujemy, za darmo to uczciwa cena. I co ja mogę zaatakować? No chyba jedyna szansa to gdzieś tam wieżę skubnąć, ale wieży co ciekawe nie podwalił, natomiast podwalił pionka, więc lepszy rys niż nic. No i teraz pytanie, czy mógłbym zbić tego skoczka, czy raczej zabierze mi hetmana? No nie, no dobra, nie będę takich głupot robił, tylko będę te niebronione całkowicie figury wybijał, więc po prostu czekam, aż coś głupiego zrobi. No weź coś, kolego, podwal, no bo troszeczkę mi tutaj ciężko jest. Dobra, dam szacha, on odszedł sobie królem. No dobra, no nic tutaj nie wyczaruje, takie mam wrażenie. No jak będzie chciał wjechać na D2, to wjedzie, to nic na to nie poradzę. No dobra, to nie wiem, królem odejdę? O, gońca podwalił. No dobra, za darmo to uczciwa cena. No ale właśnie, teraz hetman jego wchodzi do gry. No i pytanie, czy on tutaj nie zrobi wiecznego szacha? Okej, gońca tak oddał, no to chyba bijemy hetmanem. No bicie królem byłoby głupie, tak? Bo wtedy hetman B3. Dobra, więc bijemy hetmanem wobec tego. I gość leci F5. Czekajcie, gdzie on ma króla? Król na F8. Kurczę, ciężko mi sobie wyobrażać tę pozycję, no bo figury są ustawione w absolutnie idiotyczny sposób, co nie? Ciężko to jakoś logicznie sobie w głowie połączyć. No ale dobra, chyba mogę sobie zagrać hetman E5. Tak mi się zdaje. Z planem zgarnięcia wieży. No dobra, on daje szacha. No to co mogę poradzić? No mogę jedynie odejść. Daję kolejnego szacha. No to cóż poradzę? No znowu muszę odejść. I hetman F3 zagrał. No niestety, ale on wiecznego szacha zawsze będzie mógł zrobić. To tutaj nic nie poradzę. No po prostu nie mam fizycznie przed tym obrony, nie? Więc biję. No dobra, on dał kolejnego szacha. I pion H6. Dobra, skoczka zbić nie mogę, bo król broni. Więc to nie da rady. No w razie co remis mógłbym mieć. Mógłbym zbić to na G8, to byłby pad, ale ja bym chciał to wygrać mimo wszystko. No dobra, no to zagram hetman E5 w takim razie. I teraz, jeżeli ja dobrze kojarzę, to mogę zbić na C7. Pion stoi na E7, a tu jest niebroniony. Dobra, czekajcie, żebym jakieś głupoty nie odwalił. Nie, no dobra, chyba wszystko się zgadza. No to bije. Dobra, on dał kolejnego szacha, no to uciekam. I hetman E1. Dobra, czyli Martin nie wie, że wiecznego szacha może forsować remis. To jest dobra informacja, gdyż my możemy skasować na B7. No dobra, tutaj znowu uciekam. No nie, nie rób wieczniaka, no proszę! No dobra, no to uciekam tutaj, żeby wieczniaka nie było. Okej, okay. Królem idzie na wycieczkę, co on? No dobra, no to chyba bijemy tą wieżę zgodnie z planem. Co on, królem idzie dalej, oszalał? No dobra, to czekaj, on wież już nie ma, gońców nie ma. Więc chyba mogę zbić z szachem i później zbić jeszcze tego skoczka. Tylko pytanie, jak ja tego jego hetmana mam zdobyć? No dobra, może gdzieś na rentgenie podwali? No dobra, więc biję. Okej. No to teraz chyba mogę na G8 jeszcze zbić. Bo hetman F8 to nic nie daje, tak? Nie zdobędę hetmana, bo jeszcze pion jest na F5. Więc tutaj nic to nie da. Dobra, więc biję na G8, on idzie H5, ja mam króla na H3, czy tu jest jakaś groźba? No chyba niekoniecznie. Dobra, no to dajmy szacha, on król E6, no i teraz co? No chyba po prostu bije, tak?
Dobra, on daje szacha, ja uciekam. On daje kolejne. Kurde bele! Bo jak pójdę na linię G, to on może wymienić hetmany. Cholera, żeby trzykrotnego nie było. No dobra, bo jak zagram król H1, to on już może trzykrotne zrobić, co nie? I będzie remis. Jezu, no to loteria jest, no po prostu loteria. No dobra, pójdźmy na H1, zobaczymy. Kurde, i remis. A nie, jeszcze nie ma trzykrotnego. No dobra, no to ryzyk fizyk, ryzyk fizyk. Idziemy tutaj. Uff, nie wymienił hetmanów, dobra. Więc tak, król na E6. Więc tak, on ma jeszcze piony F5, E7 i na A6 i to jest już wszystko, co mu zostało, więc czekajcie, dobrze mówię? No tak, bo pionka z linii H zjadłem, ale po cholerę on poszedł na B4. Dobra, nie mam żadnego pojęcia, więc robimy tak, szach, król F7 i bijemy delikwenta. Dobra, E5 poszedł. No dobra, no to czekam. Okej, szacha daje. Ajajaj, no dobra, no czekamy, czekamy. No weź się odczepić sobie gdzieś. Ale dobra, ale akurat nie tutaj. No nie, no wszystko ma bronione, wszystko ma bronione na ten moment. Więc no nic nie jestem w stanie zaatakować. No dobra, no to czekamy dalej, no i liczymy, że coś głupiego zrobi. Ha! I faktycznie zrobił. Dobra. No to chyba mogę zbić, tak? Okej. No tu zbić nie mogę. Ale jakby go tutaj zbejtować, żeby on tego hetmana podwalił? No to jest ciężka kwestia, bo remis już mamy. No dobra, podejdźmy może królem, to go jakoś zbejtujemy. Hetman H3. Kurde. No dobra, no to bije, no bo co mam zrobić? No i teraz jak, powiedzcie mi, jak zdobyć tego hetmana z H3? No nie wiem, dam szacha. Kurde, może na przekąt. Wejdź na F5, błagam! Wejdź na F5! No weź! Ha, ha! No to mamy go! Dobra, dobra. I teraz matowanie, to już formalność. Dobra, tutaj. 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 Tutaj? Dobra, i król gdzie stał? Na F2 ja podchodziłem, co nie? Tak, dobra, no to idziemy. 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 I te. Czekajcie, on poszedł na B8, czy. Tak, na B8, bo. Kurde, nie ma żadnej strzałki ani nic takiego. No dobra, no to mat, tak? Ha, dobra! Samym hetmanem Martin został upolowany. No dobra, to spróbuj sobie z Martinem zagrać partię w ciemno. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Jeżeli masz ochotę zmierzyć się z Martinem, to wchodzisz sobie w komputer. No i tutaj na liście botów znajdziesz pana Martina oślepionego na samym dole. No i oczywiście z tym zawodnikiem możesz sobie rozegrać i nie będziesz widział figur. Możesz też rozegrać z każdym botem partię, nie widząc figur, po prostu ustawiając rodzaj swoich figur na ślepo. Ale najpierw spróbuj z Martinem, zobaczymy, czy uda ci się delikwenta ograć.